tutaj przerzucić jakieś 1000. Chce się okaże, że oni to będą przejmować. Wysturmuj. Dobrze. Karan mi tam będzie odbijać. Wysturmuję. Dobrze. Prośba. Anektuj. Świetnie. Koniec wojny, ale nie wiem, czy to o to chodziło w misji. Bo Ateny bardziej chodziło w misji. Ateny będą za 5 lat. Niesława w międzyczasie mocno spadnie. Ambasadę jeszcze ma, więc mi się zwiększyła na jeden co rok. Świątynia. Moraza, Humuile i Albania. Albania 0. 0. 0. 0 szansy na bunt, bo to są moje prowincje narodowe, więc nie mogą się zbuntować. Dostałem je w prezencie od taty. 486, ładnie, nieładnie. Bunt zecie. Co ci zety się buntują? Oni mają chyba... Nie, ile mają? Chyba procent mają teraz. Albo 5% szansy na bunt. Kurde, rodzina. O ryzyko buntu. Tu Karaka. Trzeba te Karaki budować. To jest jedna z niewielu szans. Jedna z wielu szans. Albo nie, jedna z szans. Możliwości spokojnej ekspansji tureckiej. Na cały świat. I'll kill you all, man. Yeah. Piechota musi być. Nauczyłem się, że piechota jest ważniejsza niż konnica, ale konnica też jest ważna. Dobra. Mam nadzieję, że jakieś 12... A, około 20 tysięcy mi się zrekrutuje, plus jeszcze 4-5 statków. No i to jest szybkie. Dla Richerusa to jest bardzo szybkie. Ja tutaj nie może grać na takiej prędkości. Och, no proszę. Hedzwany zaraz mnie dogonią, niestety. A Polacy, co to jest? Polska Brandenburg je wchłonęła. Pobór do wojska mamy. To się bardziej przyda, kasę mam. Polska Brandenburg je wchłonęła. A, bo Brandenburgia nie była już, nie była jakby wasalem luksemburskim, ponieważ nie mieli już ze sobą... Ach, pomieszałem się. Nie była to rodzina. Stop. Eyesight, stop. Thank you. Wszystkie dotracji zrzucę. Sekunda. Jak ja nie lubię tego bugu przechodzenia przez statki. Jeszcze raz. Wszystkich dotracji przerzucę. Dobrze. A Korfu to było chyba wolne miasto, czy kraj. Na początku gry, ale Anglia widziałem, że go biła. I teraz Wenecja chyba ma, jak pamiętam. Bo nie zwracam na to uwagi. A Burgundia tutaj sama walczy. Tu jeszcze Austriacy są. 26 tysięcy. I tak się tworzy potężną armię. Fuck. Dobrze. Tak się tworzy potężną armię. Sekunda.
Koga, koga, koga. Wszędzie teraz kogi pobuduję. Bo ta jest bardzo ważna, ponieważ to z tego, że wygra każdą bitwę lądową. Jeżeli do takiej Hiszpanii, zanim dojdzie, to ma przerąbane z Aragonią, nie z Anglią walczy. Czyli to byli sojusznicy na początku gry. Anglia oraz Portugalia. To jest moje, więc kurde. A w sumie galera. Czemu nie? Jestem pewien dokładnie, co znaczy tonaż, ale to była jakby walka wręcz. Nie walka wręcz, tylko abordaż bardziej statków. Nic ciekawego. Gruzja płaci za pewne daninę. No. Muszę się otrzymać jak najdłużej. Jak to jest jedna z niewielu granic do Chanatu. Bo Maleucy na pewno Koyunlu zjedzą. Korosan też jest mocny, ale przez buntowników. Buntownicy go jadą. Ja ono tutaj raz, dwa. Dwa Chanaty. Sultanat i to chyba wszystko, tak. No, dwa Chanaty. Jakby te wszystkie Chanaty połączyć, ja pierdziele. Druga Rosja by powstała. Więc to tutaj powysyłam. Dobrze. Szybko się ta flota werbuje. No piątce nie widać, że aż tak czas długo płynie. Jak się przyzwyczaiło do grania na multi, bo ja się przyzwyczaiłem dosyć. To tak szybko leci. Coś ciekawego na świecie. Czechy wpłynęły Śląsk. Został jeden Piast. Konrad III Rudy Piast. Tutaj kto jest? Co, gdzie, jak? Duńczycy? Co nie robią w Budziaku? Duńczycy. Doktryna morska. Nie, raczej nie będę się na nich skupiał. Powiemy, co oni tam wiedzą. A to chuj. Ja się dowiedział, to już by nie... Tylko 4000. Mehmed pójdzie z armią. Dym, dym, da, dam. Jebut. I... nagrywam. Około ponad 20 minut. Dwa odcinki z tego wyjdą. Ponieważ solo nie przyzwyczaiłem się tak długo nagrywać. Tutaj mam... nikogo nie mam. Admiral, dopóki jest jeszcze jakaś morska zajebistość. Polacy tutaj też dobyli w armii Gdańsk. Dobrze teraz grają Polacy. A nie, oni chyba jeszcze nie mieli chyba jeszcze tego Gdańsku i w armii. Albo mieli? I don't know what's happening. Jak oni? Szampania powstała i w Niemczech. I coś bodajże im zabrali. Tuluza powstała. No, Austria ich przycisnęła. A coś to przepraszam, że nigdy nosem się trochę po chorobie jest. Odzew. Kurde, Austriacy najlepsi. I Burgundia. Francja miała przerąbane. Trzeba wojsko porekrutować. Oraz iść na wojnę. I'm going to war. I will be fighting with my sword. Na 3 prowincje piechoty. 1 konnicy.
Wtedy to nie dobra. Dobre. Wyważenie, ponieważ konica jest akurat w tym momencie taka. Kurde. Walić to. Raz, dwa, teraz będzie 8 piechotów. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I tyle. Mam nadzieję, że się nie pogodziłem, więcej piechoty będzie najwyżej. I piechota, i konnica 3. Burżuazja. Zrobię kolejne wojsko, tym razem tutaj gdzieś w okolicach Sivasu. Bunt w Akkoyunlu. Fanatycy religijni. Zdejmę ich. Fuck. Oni też. Teraz tak. Wszyscy poza tymi dwoma dużymi. Tu. Zaraz im zdejmę tych fanatyków, ponieważ to jest jedna z linii obrony przed muzułmanami, z którymi nie chce mi się walczyć. Albania i Morea. Dwie moje prowincje narodowe. A więc się przyda. I oni też, wy też macie się ruszyć. Jak tam zwiększyłem swoje wojsko. Tutaj kto jest, idzie, a tu ma nie oczywiście Raguza? Nie. Węgry. Takie, jestem 42. Potrzebuję więcej dużych statków. Musi być tak, że przytrzymam statki na ciśnienie i nic mi nie zrobią. Otomani wojsko najsilniejsze, najliczniejsze jednocześnie. No nie, Ali Veli mi zginął. Czuję się smutny. Kurde, no ta orda już ich bije. Nie! Bez mojej interwencji znowu ta orda tu będzie. Krym, chętnie. Chętnie się poczęstuję, milordzie. A niestety tym też bym musiał się poczęstować. Mam Aleucy, ich się nie boję. Jemen, w sumie nic. Już walczyłem z nimi. A w ogóle mam Aleucy? Tam 37 tysięcy, tutaj trzymam więcej. Ich tutaj rzucę. Prośba o zgodę. Bardzo prawdopodobne. Prawdopodobne, proszę, proszę. A walcie się. Polacy. Prośba o zgodę. Tak, świetnie. Normalnie to ze stosunkami minus 15 czasami się nie daje. Kurwa. Czasami się nie daje zgody na pozwolenie pomiędzy chrześcijanami. Ale jak my się z mamelukami... już. Muszę mieć rację. Wali ci. Wojna chłopska w Algierze. Nie wezwę ich do broni, ponieważ przyjdzie tutaj teraz... Pamaleucy.
Obrońcami wiary jest Mali. Nie ma Maleusy, to dobrze. A to kurna vice versa. Mieli coś u siebie? Nie, u mnie raczej. Nie mieli, no i już nie będą mieć. Szturm. Muszę jakoś wojsko opłacić, sorry. Z kim jeszcze walczę? Akko Yunlu. Krym, Kandar. Z Kandarem? Gdzie Kandar? Kandar był chyba gdzieś obok. Jemen, Etiopia, Suahili. Karaku Yunlu. Nie widzę Kandaru tutaj po napisie. Ramazan, Karaman, Cypr. Francja. Może tutaj będzie. Kandaharan. To nie to, nie wiem gdzie jest Kandar, a w sumie zaraz zobaczę. Ach! Ile konnicy? Dobrze. Może ta orda jeszcze z nimi walczy? Nie. Pewnie się wracała i wpadła na buntowników po drodze. Już dyplomata, już dyplomata. Muszę odbić to. Jedziemy. Przegrywam. Z taką armią nic się nie może równać. Walić ich. Anektuj. Świetnie. O, Maleucy flotę wysłali, oni są zabawni. Takiego zabawnego kraju jeszcze od dawna nie widziałem. Otrzymałem ostrzeżenie od Aten. No, come on, proszę bardzo. O kurde. Wygraliśmy pod Czarkowem. Jak pod Czarkowem? Aha, tu pod Czarkowem. Jak tutaj złapie i Krym nie ma wojska. Wygraliśmy w prowincji Woronesz. Czas na Czerkask. Woo! Dulkadir, Karaman, Unteria. Na jeden kraj. Oh, come on, no jest za łatwa ta gra.